Dzień dobry Państwu. Maciej Piskorski, BNP Paribas. Reprezentuję bank i jednocześnie organizatora. Odpowiedzialny jestem w banku za ofertę produktową dedykowaną dla sektora food and agro, czyli przetwórców i rolników. Dlaczego BNP organizuje to webinarium? Ponieważ jako instytucja finansowa, dla której sektor przetwórstwa rolno-spożywczego jest bardzo istotny. Od ponad 100 lat finansujemy ten sektor. Postanowiliśmy w momencie, kiedy rozpoczyna się wiele naborów dedykowanych dla sektora przetwórstwa rolno-spożywczego, wspólnie z naszym partnerem Euromostem, przeprowadzić dla Państwa webinar, który pokaże, w jaki sposób rozsądnie i z dobrym efektem przejść przez proces aplikacji, jeśli chodzi o nabór, który się rozpoczyna już jutro, dotyczący tak zwanego magazynowania w sektorze przetwórczym oraz jeśli chodzi o kredyt ekologiczny. Biorąc pod uwagę aspekt ekologiczności, o tym, jak bardzo dużo się o tym w tej chwili mówi w mediach, my uznaliśmy, że ten temat będzie również dla Państwa bardzo interesujący. Tak jak wspomniałem, BNP Paribas jako organizator podjęliśmy również decyzję, żeby zrobić to z partnerem bardzo merytorycznym. Jest to firma Euromost. Euromost od ponad 20 lat zajmuje się przygotowaniem dotacji dla firm z sektora rolno-żywnościowego i uznaliśmy, że kto jak kto, ale taka firma będzie mogła być również świetnym źródłem informacji dla Państwa. Z tej strony technicznej jeszcze dwie informacje. Pierwsza jest taka, że cały materiał od strony prezentacyjnej i nagraniowej będzie dostępny na stronie internetowej, przez której dokonywali Państwo rejestracji. Cały webinar podzielony jest na dwie części, na część merytoryczną, w której zapoznacie się Państwo z prezentacjami zarówno Euromostu, jak i przedstawicielami banku BNP Paribas oraz część czatu, w której będziecie mogli Państwo zadawać na bieżąco pytania, a na pytania będziemy odpowiadać po sesji prezentacji. Na początek chciałbym przedstawić, kto jest razem z nami na webinarium. I ze strony Euromostu chciałbym przywitać pana Dominika Kocona, który jest dyrektorem funduszy europejskich. Razem z nami jest również ze strony Euromostu pan Przemysław Czarny, który również jest dyrektorem do spraw funduszy unijnych. Dobry państwu. Oraz pana Józefa Kowalczyka, prezesa Fundacji Euromostu. Dzień dobry. Ze strony BNP Paribas razem z nami jest pani Kinga Wąsik, dyrektor zespołu, który odpowiada między innymi za ofertę dotyczącą funduszy unijnych. Dzień dobry. Oraz pan Tomasz Kuprowicz, który jest menadżerem do spraw programów zrównoważonego rozwoju. Dzień dobry, witam państwa. Teraz, kiedy już wiecie państwo, z kim dzisiejsze spotkanie będzie się odbywało, chciałbym rozpocząć webinarium. I jako pierwszego zaproszę pana Dominika Kocona, który opowie o formach dotacji dla firm, które mogą wprowadzać produkty rolno-żywnościowe na rynek. Zapraszam. Dzień dobry, witam państwa jeszcze raz. Jestem z firmy Euromost. Nasza firma, tak jak pan dyrektor już raczył nas przedstawić, od ponad 20 lat zajmuje się pozyskiwaniem dotacji dla klientów, głównie z sektora rolno-spożywczego, ale nie tylko. Na tym slajdzie widać nasze sukcesy. Mamy sporą grupę klientów, pewnie znaczna część z tych klientów jakby nas w tej chwili ogląda. Pozyskaliśmy ponad 4,5 miliarda złotych dotacji, także myślę, że mamy się czym pochwalić. Przejdziemy do tego, co dzisiaj będzie prezentowane. Mamy takie podzielone to na trzy bloki. Pierwsza część będzie dotyczyła tego, co się za chwilę wydarzy, czyli tego naboru, który zostanie uruchomiony jutro. Tak zwane centra dystrybucji, to co jakby z KPO będziemy mogli Państwu zaoferować. Następna prezentacja będzie dotyczyła ścieżki SMART, kredytu ekologicznego i regionalnych programów operacyjnych. Tutaj przedstawiony jest jeszcze plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej, ale o tym nie będziemy mówili, bo na razie nie za bardzo jest o czym mówić. Mogę tylko powiedzieć, że tam naprawdę nie będzie dużo pieniędzy dla sektora przetwórczego.
No i ostatni element to będzie gospodarka energetyczna, bardzo szeroko rozumiana. Coś, co jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne dla państwa. Także myślę, że warto posłuchać, jakie są możliwości tutaj pozyskania środków. Ja opowiem o tej pierwszej części, o Krajowym Planie Odbudowy i zwiększenia odporności. Tak jak wspomniałem, 1 czerwca rusza na Dzień Dziecka jakby nabór na centra dystrybucji. Nie będę czytał całej tej nazwy, jakby tego programu. No tutaj chyba ktoś dostaje wierszówkę wśród tych urzędników, którzy to wymyślają. Także na pewno jest jakieś pole do popisu dla tych, którzy lubią lać wodę. Jak wspomniałem, nabór zaczyna się 1 czerwca, za chwilę. Kto może skorzystać? Beneficjentami mogą być małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa, co jest jakby ewenementem, jakby, jeżeli chodzi o tego typu inwestycje czy tego typu działania. Tak? To jest stosunkowo proste działanie inwestycyjne, w którym nie trzeba się wykazywać ani specjalnie innowacyjnością, ani wdrażaniem badań i rozwoju, ani tego typu rzeczami, które są utrudnieniem jakby dla dużych przedsiębiorstw możliwości aplikowania. Także jedyna szansa dla dużych przedsiębiorstw na skorzystanie z dotacji bez konieczności wykazywania się dużą innowacyjnością. Wysokość dofinansowania w tym naborze to jest do 15 milionów na jednego beneficjenta, czyli dosyć pokaźna kwota. Można zrealizować inwestycje w przypadku MŚP 30-milionową, która pozwoli już na wybudowanie solidnych podstaw do funkcjonowania dosyć dużego zakładu. W przypadku dużych przedsiębiorstw ta pomoc nie będzie aż tak duża, znaczy zależy oczywiście od lokalizacji. W przypadku dużych przedsiębiorstw będzie ona refundowana w ramach mapy pomocy regionalnej. Pokrótce tylko powiem, co to jest ta mapa pomocy regionalnej. Część z państwa się już z tym na pewno zetknęła, natomiast część może jeszcze nie wie. Pomoc ta jest uzależniona od lokalizacji inwestycji. Część wschodnia naszego kraju jakby ma 50% dofinansowanie do inwestycji dla dużych przedsiębiorstw, natomiast pozostałe części są uzależnione jakby od lokalizacji. Najgorzej jest w województwach wielkopolskim i dolnośląskim. Tam dotacje są około 25%. No i w województwie mazowieckim, gdzie Warszawa i ościenne gminy są wyłączone w ogóle z dotacji, natomiast samo województwo jest podzielone na części. I tu mamy województwo mazowieckie. Większość województwa mazowieckiego jakby ma dotację 40%. Część ta zachodnia położona od Warszawy 25%, część wschodnia 50%, a gminy blisko Warszawy jeszcze na wschód 35% i Warszawa 0. Warszawa i ościenne gminy. W przypadku regionu wielkopolskiego mamy trochę podobną sytuację, chociaż mniejsze rozczłonkowanie. Mamy 25% generalnie dla Wielkopolski i dla powiatów poznańskiego i okolicznych 20%. Teraz powiem, na co można uzyskać dotację. Tak? Czy dotacja może być przeznaczona na bardzo szeroki zakres inwestycji. Mówimy tutaj o budowie, rozbudowie, przebudowie i tak dalej. Różnych obiektów służących do przechowywania, magazynowania, pakowania artykułów rolnych, artykułów akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych. No z tym zastrzeżeniem, że te rolno-spożywcze tylko na terenie rynków hurtowych. Rolno-spożywczych rynków hurtowych. Mamy tutaj oczywiście możliwość dofinansowania również w ramach tych obiektów tylko pomieszczeń socjalnych i administracyjnych, ale to zostało ograniczone, trochę bardziej ograniczone niż w PROW-ie. W PROW-ie pomieszczenia socjalne były bez ograniczeń, natomiast w tym KPO pomieszczenia socjalne i administracyjne są zrównane i w całości mogą być dofinansowane do 10% powierzchni całkowitej.
Oprócz samych budynków możemy oczywiście sfinansować infrastrukturę towarzyszącą i niezbędną jakby do prowadzenia prawidłowej działalności gospodarczej. Oprócz budowy, rozbudowy i tak dalej, remontów, adaptacji, możemy oczywiście zakupić nowe maszyny i urządzenia, które będą służyły prowadzeniu działalności. Nowe środki transportu. Tutaj pewnie większość z Państwa się cieszy, że będą mogli sobie kupić nowe środki transportu, ale to nie jest tak. No, te środki transportu muszą spełnić normy niskiej emisji spalin. W praktyce sprowadza się to do tego, że te środki transportu to w zasadzie powinny być pojazdy elektryczne. I to samo dotyczy pojazdów, które będą służyły do gospodarki magazynowej, wewnętrznej, jak i tych samochodów służących do logistyki zewnętrznej. Oprócz środków, znaczy oprócz samochodów elektrycznych jest możliwa też dotacja do samochodów zasilanych biogazem lub biometanem, ale to jest jeszcze mniej, większa rzadkość niż samochody elektryczne, szczególnie te ciężarowe samochody elektryczne. Istnieje też możliwość zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, nowego sprzętu informatycznego, rozbudowy systemów posiadanych już, zakupu patentów itd. itd. Także na pewno jest szeroka gama jakby kosztów kwalifikowalnych, z których można skorzystać w ramach tej dotacji. Oczywiście też kosztem kwalifikowalnym są koszty ogólne, które służą bezpośrednio do przygotowania tej inwestycji, czyli wszelkiego rodzaju projekty budowlane, biznesplany, uzyskanie pozwoleń, tego typu rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby taka inwestycja mogła zafunkcjonować. Oczywiście w dzisiejszych czasach jakby wiadomo, że ceny energii, jakie są, każdy widzi, więc warto też skorzystać jakby w ramach tej dotacji i wykorzystać ją na budowę czy pozyskanie środków właśnie na OZE. W tym mamy biogazownie, wiatraki, fotowoltaikę, pompy ciepła i tego typu rzeczy, które jakby w znaczący sposób mogą nam ograniczyć zużycie energii. No, może to szczególnie ma znaczenie przy obiektach typu mroźnia, czyli jakaś duża chłodnia, gdzie to zużycie energii jest dosyć duże. Niespecjalnie wyobrażam sobie biogazownię przy tego typu obiektach, bo jednak to zużycie energii nie jest aż tak duże, żeby, no chyba że bardzo duża mroźnia, żeby wykorzystać to, a energię trzeba wykorzystać na własne potrzeby. Czyli w bilansie rocznym zużycie energii nie może przekroczyć jakby tego, które będzie produkowane z tych obiektów OZE, które będą realizowane w ramach dotacji. Jeszcze jeden taki tutaj uwaga, jakby, czyli że generalnie, że ten zakup środków transportu i oprogramowania w całej inwestycji nie może przekroczyć 50% wszystkich kosztów tej inwestycji. No, myślę, że tutaj to nie będzie problemu, chyba że ktoś chciałby jakieś bardzo drogie oprogramowanie kupować, bo tak jak wspomniałem, ze środkami transportu nie będzie problemu, bo zostają w zasadzie tak naprawdę tylko wózki widłowe elektryczne. I teraz uwaga, to jest faktycznie nabór, który jest nakierowany na prowadzenie działalności handlowej, hurtowej, ewentualnie usługowej, ale działalności, która jakby nie może służyć przetwarzaniu produktów rolnych. I tutaj na to należy zwrócić szczególną uwagę, planując jakby inwestycje. Są wymienione kody PKD, za które do chwili dojdziemy do nich, które są objęte tą dotacją i tam nie ma żadnego kodu PKD, który by obejmował swoim zakresem działalność produkcyjną. Także jeżeli ktoś chciałby sobie kupić maszynę do produkcji, to niestety nie w tym naborze. I przechodzimy właśnie do tych działalności, które będą wspierane w ramach tego naboru. Ci z Państwa, którzy korzystali z PROW-u, to wiedzą oczywiście, tutaj to są te początkowe kody PKD, to jest handel hurtowy. Ten handel hurtowy już występował wcześniej.
w PROW-ie czy w poprzednim naborze, który był w listopadzie na KPO. I tutaj w zasadzie nie ma specjalnie żadnych zmian. Mamy wymienioną sprzedaż zboża, kwiatów, zwierząt, owoców, warzyw, mięsa, mleka i tak dalej. Tutaj to są tematy, które są znane. Tak? Natomiast pojawiają się nowe rzeczy, które wcześniej nie było. I tutaj mamy sprzedaż hurtową koncentratów, soków, nektarów owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych. Sprzedaż cukru tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o ten kod. Sprzedaż herbaty, kakao, kawy z wyłączeniem sprzedaży przypraw. I sprzedaż pozostałej żywności, no to jest skierowane na produkty akwakultury, tak? Czyli ryby, skorupiaki, mięczaki, tego typu rzeczy. To w odróżnieniu od PROW-u, gdzie mieliśmy podział w tej poprzedniej perspektywie, tak, na programy dla produktów rolnych, dla rolników, dla przetwórstwa produktów rolnych i osobny był program dla rybaków, rybactwa i przetwarzania produktów akwakultury. Tak w KPO mamy to wszystko razem połączone w jednym programie i w jednym działaniu. To była działalność hurtowa i nowość, czyli działalność, która może być objęta dotacją, czyli usługi. Ci z Państwa, którzy korzystali z PROW-u, to wiedzą, że na przykład kod 5210, przechowywanie pozostałych towarów, był dopuszczony w PROW-ie, ale tylko dla przechowywania produktów w stanie zamrożonym. Tutaj mamy generalnie cały ten kod dopuszczony w całości, także możemy przechowywać w różnym stanie. Możemy robić w ramach tego kodu usługowe zamrażanie lub przechowywanie produktów w stanie schłodzonym, zamrożonym czy w magazynach suchych. Pojawia się zupełnie nowa działalność, której wcześniej do tej pory nie było, czyli przeładunek towarów. Dotyczy to produktów rolnych i akwakultury. No i tutaj jest tak naprawdę pole do popisu dla tych przedsiębiorstw, które zajmują się przeładunkiem towarów, czy to w portach, czy w jakichś intermodalnych jakby swoich stacjach przeładunkowych, nie wiem, z kolei na samochody, z samochodów na kolej, czy właśnie w portach na załadunek na statki, czy wyładunek ze statków. Tego wcześniej nie było i to jest jakby nowość. No i zupełna nowość, bardzo ciekawa rzecz, jakby, czyli wprowadzenie możliwości zrealizowania inwestycji, które następnie będziemy wynajmowali innym podmiotom. Czyli wynajem i zarządzanie nieruchomościami. I tutaj mamy możliwość jakby wybudowania magazynu i wynajęcia tego magazynu innemu podmiotowi, pod warunkiem oczywiście, że ten podmiot będzie prowadził tam działalność polegającą na handlu hurtowym, artykułami rolno-spożywczymi. Ewentualnie będzie to tak zwany rynek hurtowy, spożywczy, rolno-spożywczy rynek hurtowy. No i działalność też, która do tej pory nie była dopuszczana, działalność związana z pakowaniem, to też jest tylko i wyłącznie usługa, czyli nie możemy tego robić w ramach prowadzonej działalności wytwórczej. Mogą to robić tylko podmioty, które zakupią sobie, nie wiem, powiedzmy linię do rozlewu soków i będą usługowo świadczyły taką usługę dla innych podmiotów, które będą miały zapotrzebowanie na tego typu pakowanie. Tam nie muszą być soki, oczywiście, to jest kwestia pakowania, tak? Więc mogą to być jakieś saszetki, dojpaki i tak dalej, i tak dalej. To tyle, jeżeli chodzi o rodzaje działalności. Zachęcam jakby do zadawania pytań. Na pewno tych pytań się sporo pojawi, także proszę nie bać jakby i zadawać te pytania. Jeszcze takie dodatkowe informacje podam, może istotne, a może bardzo istotne. Tak naprawdę na zrealizowanie inwestycji będziecie Państwo mieli 18 miesięcy, półtora roku na realizację niektórych dosyć dużych obiektów. To nie jest dużo. Zakładając, że to jest półtora roku od podpisania umowy o dotację. Jeśli ta umowa o dotację będzie podpisana, no powiedzmy, że w ciągu pół roku agencja wyrobi się z oceną tych wniosków, no to mamy od teraz 2 lata na realizację, na pozyskanie pozwolenia na budowę, decyzji środowiskowych, jeżeli są wymagane, pozyskania wykonawcy, no i samą realizację.
Także to nie jest dużo czasu i trzeba się naprawdę sprężyć, jeżeli inwestycja będzie polegała na budowie jakichś obiektów, szczególnie tych większych. Jest oczywiście możliwość uzyskania zaliczki na realizację inwestycji do 50% wartości dotacji. Tam są oczywiście różne przedziały tych zaliczek. Do niektórych do pewnych wysokości można tą zaliczkę wziąć na weksel tylko i wyłącznie, bez konieczności uzyskiwania gwarancji. Powyżej tych limitów będzie konieczna gwarancja bankowa na zaliczkę. Powiem też może jeszcze o finansowaniu. Dopuszczone są tak jakby dwa rodzaje przedstawienia możliwości sfinansowania inwestycji. Jeden to jest środki własne oczywiście. I tutaj jeżeli ktoś dysponuje środkami własnymi, to nie musi wykazywać żadnego innego finansowania, jednak musi te środki własne posiadać. A druga możliwość to jest przedstawienie promesy, ale promesy kredytu bankowego. Nie są dopuszczone żadne pożyczki leasingowe, ani jakiekolwiek inne od innych podmiotów. Tylko promesa kredytu bankowego, ewentualnie umowa kredytowa. Na koniec jeszcze powiem, że zobowiązania to jest utrzymanie inwestycji, to jest 5 lat od podpisania umowy o dotację. Także to jest podobnie jak w innych programach, tych poprzednich, z tym, że trochę lepiej, bo to nie jest 5 lat od wypłaty dotacji, tylko 5 lat od podpisania umowy o dotację. A z mojej strony to tyle. Zapraszam do wysłuchania kolejnych prezentacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Dominiku bardzo. Od takich informacji, które sobie podsumowałem, podsumowując te kilkanaście minut wystąpienia, to mam odnotowane na pewno 15 milionów maksymalna dotacja, więc to już są faktycznie duże pieniądze nawet przy inwestycjach dla dużych firm. No właśnie, ponieważ dotyczy nabór zarówno firm MSP i dużych. To rzadkość jednak, więc warto na pewno też na to zwrócić uwagę. I to, co pan Dominik wspomniał o tej dosyć wąskim zakresie, czyli to musi być na pewno magazynowanie lub pakowanie, a nie przetwórstwo. Na to myślę, że warto zwracać uwagę przy planach. No i te środki transportu, one zawsze pamiętam jeszcze jak wcześniej był SPO, a jeszcze później PROW, zawsze te środki transportu były takim ciekawym rozwiązaniem. Tutaj rozumiem, że wchodzimy głównie w pojazdy elektryczne. No i to 18 miesięcy na zrealizowanie inwestycji. O ile właśnie w środkach transportu na pewno jest taka możliwość dosyć szybka, to ile przy budowach, no to już na pewno jest to spore wyzwanie. Bardzo dziękuję panie Dominiku. Po kolejną prezentację chciałbym poprosić pana Przemysława Czarnego, który opowie o dotacjach w ramach ścieżki SMART i kredycie ekologicznym. Zapraszam, bo na pewno będzie to bardzo interesujące. Dzień dobry Państwu, Przemysław Czarny. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj opowiedzieć Państwu o dwóch interesujących programach, czyli o ścieżce SMART i kredycie ekologicznym. Wiem, że część z Państwa to osoby, z którymi się już dobrze znamy, współpracujemy od lat, ale część uczestników dzisiejszego webinaru to przedstawiciele firm, z którymi nie mieliśmy jeszcze okazji pracować. Także jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do uczestnictwa w tej części prezentacji. Zanim przejdę szczegółowo do omówienia wspomnianych działań, chciałbym jeszcze dosłownie po jednym zdaniu zwrócić Państwa uwagę na inne działania, które w niedługiej perspektywie, w perspektywie kilku tygodni czy kilku miesięcy będą uruchamiane, które warto śledzić. Krajowy Plan Odbudowy inwestycje w zakresie wprowadzania do obrotu omówił już mój przedmówca. Natomiast jeszcze pod koniec roku, a najpewniej na początku przyszłego roku, będzie planowane jest uruchomienie kolejnego naboru w ramach tego działania A141, ale takiego naboru ogólnego, czyli również na przetwórstwo. Czyli to byłby już drugi nabór na przetwórstwo. Poprzedni nabór ogólny, czyli na przetwórstwo i wprowadzenie do obrotu, cieszył się dużą popularnością. Złożono około 2000 wniosków, które w tej chwili są jeszcze w ocenie. Również z KPO Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowuje nabór na robotyzację i cyfryzację. To jest szczególnie interesujący nabór dla dużych przedsiębiorstw, które borykają się
obecnie z problemem w zasobach ludzkich do realizacji procesów produkcyjnych czy procesów biznesowych. Nie jest znany jeszcze termin naboru, natomiast może być ogłoszony już nawet w czerwcu. A ta informacja jest szczególnie istotna w kontekście kryteriów punktowych, które premiują inwestycje przygotowane już do realizacji inwestycji, czyli na przykład już z pozwoleniem na budowę czy decyzją środowiskową. Plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej, czyli kontynuacja pewnie dobrze Państwu znanego programu rozwoju obszarów wiejskich z lat 2014-2020 i dwa główne działania, czyli przetwórstwo i wprowadzenie do obrotu produktów rolnych, czyli jakby kontynuacja działania 4.2, z którego część Państwa na pewno korzystała, czyli klasyczne przetwórstwo. Można było uzyskać i również w kolejnej perspektywie będzie można uzyskać dofinansowanie do 10 milionów złotych, natomiast nabór będzie tylko dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Z kolei duże przedsiębiorstwa, ale oczywiście też MŚP, we współpracy z rolnikami i jednostkami naukowymi mogły w poprzedniej perspektywie uzyskać dofinansowanie z działania współpraca na działalność badawczo-rozwojowo-inwestycyjną, na przykład na opracowanie innowacyjnych metod czy rozwiązań w zakresie upraw roślin czy zbóż, czy wprowadzania, czy opracowania nowych gatunków roślin, czy na wprowadzenie, czy opracowanie nowych rozwiązań w zakresie przetwarzania. W poprzedniej perspektywie to była dotacja do 6 milionów złotych. W nowej perspektywie będzie to ograniczone do 2,5 miliona złotych, natomiast nadal jest to atrakcyjne działanie, szczególnie dla dużych przedsiębiorstw. Każde województwo ma swój program regionalny, w którym na przykład mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie na wprowadzenie nowych produktów, czy nowych usług, czy nowych technologii, a duże przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie na przykład na działalność badawczo-rozwojową, czy na infrastrukturę B+R. Także warto też śledzić ogłoszenia na poziomie regionalnym w Państwa województwach. Te nabory powinny zostać uruchomione jeszcze, pierwsze nabory jeszcze w tym roku, a pewnie cała seria w kolejnym roku. W ramach Polskiej Strefy Inwestycji można uzyskać dofinansowanie w formie zwolnienia z podatku dochodowego przez okres od 10 do 15 lat, w zależności od lokalizacji inwestycji. Pomoc jest wypłacana na zasadzie pomocy regionalnej i również dla dużych przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o ścieżkę SMART, to jest działanie w ramach Funduszy Europejskich dla nowoczesnej gospodarki. Jest to działanie na kompleksową realizację projektów obejmujących prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożenie wyników badań na infrastrukturę badawczo-rozwojową, ale też na transformację cyfrową i zieloną przedsiębiorstw, na podnoszenie kompetencji kadr, internacjonalizację. Prowadzone są dwa nabory równolegle, jeden dla MŚP, drugi dla dużych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa MŚP składają wniosek do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z kolei duże przedsiębiorstwa do NCBiR-u, czyli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Termin naboru do 30 czerwca, natomiast tu jedna ważna uwaga, te nabory mogą zostać skrócone, jeśli alokacja zostanie znacznie przekroczona. Te nabory cieszą się ogromną popularnością. Pierwsze nabory, które zakończyły się w maju, na przykład w naborze dla MŚP złożono ponad 1500 wniosków, w naborze dla dużych przedsiębiorstw ponad 130. Dotychczas, jak realizowali Państwo projekty, składali Państwo osobne wnioski w zależności od typu danego projektu, czyli konkursy były ogłaszane w zależności od rodzaju inwestycji czy rodzaju projektu. Teraz mamy jedno wsparcie modułowe w jednym wniosku, czyli już na przykład w poprzedniej perspektywie na działalność badawczo-rozwojową składali Państwo wniosek do szybkiego
szybkie ścieżki, a już na przykład na wdrożenie trzeba było aplikować z działań typu badania na rynek czy kredyt technologiczny. Teraz składamy jeden wniosek, który może się składać z maksymalnie 7 modułów, z czego moduł B plus R jest obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw, natomiast mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa muszą wybrać jeden z dwóch modułów, czyli albo moduł B plus R, albo wdrożenie innowacji. Natomiast pozostałe moduły, czyli infrastruktura B plus R, internacjonalizacja, cyfryzacja, zazielenienie lub kompetencje są fakultatywne, są dowolne. Czyli składamy jeden wniosek obejmujący nawet i cały zakres przedsięwzięcia. Jeśli chodzi o moduł B plus R, to jest wsparcie na działalność badawczo-rozwojową, na prowadzenie prac badawczych, na badania przemysłowe, prace rozwojowe, mające na celu opracowanie innowacji produktowych lub innowacji w procesie biznesowym. Innowacje produktowe, no to są nowe lub znacząco ulepszone produkty, które posiadają jakieś cechy znacząco lepsze, cechy jakościowe, ilościowe, funkcjonalne czy użytkowe w odniesieniu do produktów już dostępnych na rynku. Na przykład w sektorze rolno-spożywczym mogą to być produkty z krótszą etykietą, czy z czystą etykietą, bez konserwantów, czy z przedłużonym okresem przydatności do spożycia, czy na przykład produkty z większą ilością składników odżywczych, czy lepiej przyswajalne. Natomiast innowacje w procesie biznesowym mogą dotyczyć na przykład technologii wytwarzania tych nowych produktów, ale też technologii wytwarzania dotychczasowych produktów, ale w sposób bardziej na przykład wydajny, mniej energochłonny, czy kapitałochłonny, czy mniej odpadowy. Czyli na przykład mogą to być innowacje, w jaki sposób wytwarzać ten ekologiczny produkt bez konserwantów, czy jak zastąpić te konserwanty na przykład jakimiś innymi składnikami naturalnymi, ale żeby zachować ten okres przydatności do spożycia taki, jaki w produktach dostępnych na rynku, lub nawet go przedłużyć. Koszty kwalifikowane w projektach badawczo-rozwojowych to przede wszystkim koszty wynagrodzeń pracowników badawczych, koszty amortyzacji aparatury, sprzętu, czy przede wszystkim koszty instalacji budowy linii pilotażowych, prototypowych. Maksymalna wartość dofinansowania w ramach tego modułu to 15 lub 20 milionów euro, w zależności czy są to badania przemysłowe, czy prace rozwojowe. Również od tego zależy intensywność wsparcia, bo to jest od 40 do 80% w zależności czy to są badania przemysłowe, czy prace rozwojowe i od wielkości przedsiębiorstwa. Badania przemysłowe są to badania, które polegają na zdobywaniu nowej wiedzy w celu opracowania jakichś nowych produktów czy znacząco ulepszonych produktów, procesów, a prace rozwojowe są to badania polegające na łączeniu i kształtowaniu już dostępnej, pozyskanej wiedzy w celu właśnie opracowania tych innowacji. Ale może, żeby lepiej Państwu wskazać tą różnicę pomiędzy badaniami przemysłowymi a pracami rozwojowymi, proszę spojrzeć na ten graf, który przedstawia poziomy gotowości technologicznej, czyli tak naprawdę taki cykl życia technologii nowego pomysłu. Czyli zaczynając od początku, czyli badania podstawowe, poziom pierwszy, czyli zaobserwowane i opisano podstawowe zjawiska czy zasady danego zjawiska. Później przechodzimy do badań przemysłowych, gdzie weryfikujemy komponenty technologii, czy weryfikujemy docelowy model technologii w warunkach laboratoryjnych, prowadzimy badania laboratoryjne, badania analityczne, weryfikujemy komponenty i weryfikujemy docelowy model technologii już w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. No i na końcu prace rozwojowe to już w zasadzie działania demonstracyjne, pilotażowe, czyli testujemy, walidujemy, sprawdzamy technologię w warunkach już albo symulowanych warunkach rzeczywistych, już faktycznie w warunkach przemysłowych. Ósmy, dziewiąty poziom gotowości technologicznej uprawnia w zasadzie technologię do wdrożenia. I wdrożenia możemy dokonać na przykład już w kolejnym module, czyli wdrożenie innowacji.
Tutaj ważna uwaga, że innowacja produktowa czy lub procesowa, którą planujemy wdrożyć, musi charakteryzować się innowacją w skali kraju. Natomiast prace B plus R, czy wyniki prac B plus R, które chcemy wdrożyć, mogą pochodzić albo z tego modułu B plus R, o którym już wspominałem, albo mogą to być również wyniki prac B plus R przeprowadzonych z własnych środków, przeprowadzonych wcześniej, czy nawet zakupionych na zewnątrz od jednostek naukowych. Koszty kwalifikowane w tym module no to klasyczne inwestycje, czyli zakup maszyn i urządzeń, środków trwałych, robót materiałów budowlanych. Dofinansowanie jest przyznawane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, natomiast tu ważna też informacja, dotacja w tym module jest dotacją warunkową. Jest to może nowe pojęcie albo nie do końca, bo już pod koniec poprzedniej perspektywy w niektórych działaniach już było wprowadzane. Polega to na tym, że część całkowitej dotacji dla przedsiębiorstwa w ramach tego modułu jest częścią bezzwrotną, a część jest zwrotną. A jaki procent z tej części zwrotnej będziemy musieli faktycznie zwrócić, to zależy od wyników sprzedażowych danego produktu czy danej technologii, która jest wynikiem projektu. Liczymy to w horyzoncie czteroletnim, czyli im więcej sprzedamy produktów wdrożonych, tym mniejszy poziom po prostu tej dotacji zwrotnej będziemy musieli zwrócić. W praktyce wygląda to w ten sposób, że na przykład dla małego przedsiębiorcy, który osiągnie przychody przez te 4 lata, przychody ze sprzedaży na poziomie otrzymania dotacji, to ta część zwrotna to jest 5% liczone od tej części zwrotnej, czyli od całości dotacji to jest jeszcze mniejszy procent. Kolejny moduł to infrastruktura badawczo-rozwojowa. Takie centra badawczo-rozwojowe mogą powstawać czy w pobliżu zakładów produkcyjnych jako jednostki wyodrębnione w państwa przedsiębiorstwach, które przejmowałyby funkcje dotychczas realizowane przez na przykład komórki badawczo-rozwojowe i pracowałyby nad nowymi produktami, nowymi technologiami, które mogłyby zostać wdrożone w państwa zakładach produkcyjnych. Ale też te CBR-y mogą powstawać gdzieś w innych lokalizacjach, gdzie jest na przykład lepszy dostęp do wykwalifikowanej kadry naukowej. Podstawą skutecznego aplikowania w ramach tego modułu jest agenda naukowo-badawcza, czyli taki plan prac badawczo-rozwojowych, czyli plan nad jakimi innowacjami, nad jakimi produktami, nad jakimi technologiami będziemy pracować w perspektywie 3-5 lat. Prace B plus R zaplanowane w ramach tego modułu mogą być albo realizowane w ramach już wcześniej omawianego modułu B plus R, albo z własnych środków, czy w ramach innych programów. Moduł zazielenienie. Celem tego modułu jest transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Tutaj wdrażane rozwiązania muszą być innowacyjne, co najmniej w skali przedsiębiorstwa, czyli już nie skala kraju, a przedsiębiorstwa. Koszty kwalifikowane to zakup maszyn i urządzeń, nabycie robót budowlanych, inwestycje w układy kogeneracyjne, instalacje OZE. I w zależności od kategorii danego wydatku pomoc może być przyznawana w różnej formie, albo w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej, albo na przykład w pomocy na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych. W przypadku tej drugiej pomocy odnosimy koszty kwalifikowane odnosimy do inwestycji referencyjnej. Polega to na tym, że od kosztu instalacji, na przykład 1 mega fotowoltaiki, odejmujemy koszt inwestycji referencyjnej, czy inwestycji podobnej, która byłaby zrealizowana, gdyby na przykład nie było możliwości ubiegania się o dofinansowanie, ale z klasycznych źródeł wytwarzania energii. Czyli inwestycja podobna o podobnej mocy wytwórczej. Może dla przykładu województwo lubelskie, małe przedsiębiorstwo realizuje inwestycję 1 mega w fotowoltaikę. Poziom dofinansowania 80% podstawowy, natomiast inwestycja referencyjna dla tego typu
projektu to jest około 800 tysięcy złotych, czyli od kosztu tej inwestycji odejmujemy koszt instalacji referencyjnej, czyli te 800 tysięcy złotych i od tego liczymy 80%. I to jest faktyczne nasze dofinansowanie, czyli takie realne w tym wypadku spada do około 60%. Przechodzimy teraz do działania na kredyt ekologiczny, również Fundusz Europejski dla Nowoczesnej Gospodarki. W ramach tego działania można dofinansować termomodernizację posiadanych budynków, modernizację infrastruktury, w tym modernizację linii technologicznych, a dodatkowym elementem tego projektu mogą być również instalacje w odnawialne źródła energii. Natomiast zakres przedsięwzięcia we wniosku musi wynikać z przeprowadzonego wcześniej audytu. Tylko 15% kosztu we wniosku może wykraczać poza rekomendację tego audytu. Instytucja pośrednicząca, BGK, termin naboru do 17 sierpnia. Natomiast tu również uwaga, że nabór może zakończyć się wcześniej, jeśli spłynie duża liczba wniosków. Pula 660 milionów złotych, no skromna jak na te cele. Pewnie życzylibyśmy sobie, a ja osobiście życzyłbym sobie, żeby ten nabór nie został skrócony, a wręcz przedłużony, a pula znacznie zwiększona. Beneficjenci. Aplikować o środki mogą mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz tutaj pewnie dwa nowe pojęcia wprowadzone w obecnej perspektywie, czyli small mid-caps i mid-caps, czyli spółki małej o średniej kapitalizacji i spółki o średniej kapitalizacji. Small mid-caps to spółki zatrudniające do 499 osób, obrót do 100 milionów euro. Mid-caps zatrudnienie do 3000 osób. Rodzaj wsparcia. Nie jest to klasyczna dotacja, tylko jest to premia ekologiczna. Polega to na tym, że realizując projekt, beneficjent zaciąga kredyt ekologiczny w banku komercyjnym, natomiast instytucja pośrednicząca czy BGK dokonuje spłaty części tego kredytu w wysokości odpowiadającej przyznanemu dofinansowaniu. Koszty kwalifikowane no to przede wszystkim nabycie środków trwałych, nabycie robót budowlanych, zakup lub modernizacja OZE, modernizacja linii technologicznych. Podstawowe warunki wsparcia. Warunkiem niezbędnym do aplikowania jest uzyskanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej, potwierdzonej promesą kredytu ekologicznego wystawioną w banku komercyjnym. Także, żeby aplikować o dofinansowanie, obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest właśnie taka promesa. Pewnie o możliwości ubiegania się o taką promesę opowiemy Państwu w dalszej części webinaru. Kolejnym warunkiem jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Tak jak Państwu wspomniałem wcześniej, cała inwestycja we wniosku powinna wynikać z rekomendacji audytu, więc ten audyt również trzeba przeprowadzić wcześniej. On jest również obowiązkowym załącznikiem do wniosku. Natomiast warunkiem już takim do realizacji to jest uzyskanie oszczędności energii pierwotnej na poziomie minimum 30% w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu. To oznacza, że tutaj szanse na zakwalifikowanie mają w zasadzie inwestycje no, gruntownie modernizujące gospodarkę energetyczną danego zakładu. Poziom dofinansowania, podobnie jak w module zazielenienie, w zależności od kategorii danego wydatku, może to być albo regionalna pomoc inwestycyjna, albo pomoc inwestycyjna na przykład na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, czyli to na OZE, lub pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną, czy na efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy. W tym drugim przypadku znowu odnosimy koszty kwalifikowane do inwestycji referencyjnej. Natomiast jeśli Państwo wnikliwie będą analizować naszą prezentację, przy regionalnej pomocy inwestycyjnej jest drobna różnica pomiędzy poprzednimi tabelami w zakresie minimalnym poziomu dofinansowania.
Nie jest to błąd, od razu mówię. Wynika to z ograniczeń w tym programie dotyczących inwestycji początkowej dla dużych przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim i dolnośląskim. Takie inwestycje są po prostu wyłączone w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Mogą ubiegać się ci wnioskodawcy z tych dwóch czy z tych trzech czy pozostałych rodzajów pomocy. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do zadawania pytań i oczywiście do bezpośredniego kontaktu z Euromost. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie Przemysławie. Tutaj też pozwolę sobie na takie spuentowanie dwoma punktami, czyli mowa była o całym programie SMART, który po raz kolejny odmieniał hasło innowacyjność na wszystkie możliwe sposoby. Natomiast cieszy mnie bardzo takie rozwiązanie, ponieważ no jeżeli się rozwijać jako firmy, to na pewno bardzo dobrze rozwijać się od strony tej badawczej. Biorąc pod uwagę też znaczenie polskiego sektora przetwórstwa rolno-żywnościowego na rynku unijnym i światowym, no to utrzymywanie tak ogromnej, dobrej i wysokiej pozycji udziału w eksporcie na pewno będzie możliwe też dzięki kolejnym badaniom i rozwojowi oferty produktowej. No to zapowiada się naprawdę na bardzo dobre działanie, tym bardziej, że nabór już trwa. No i kredyt ekologiczny, tutaj daje się najważniejsza ta kwestia audytu, który musi zostać przeprowadzony i na to na pewno bym zwracał też uwagę i ta oszczędność 30%, która musi być wykonana, musi być efektem przeprowadzonych inwestycji, więc na pewno też bardzo ważny aspekt. Bardzo dziękuję, panie Przemysławie. Kolejnym punktem naszego spotkania jest wystąpienie prezesa Fundacji Euromost, pana Józefa Kowalczyka, który opowie o gospodarce energetycznej. Więc zapraszam pana prezesa do przedstawienia tej informacji i cały czas zachęcam do zadawania pytań na czacie, który, jak już też widzę, podgląd, zaczyna się dużo dziać, więc cały czas zachęcamy do zadawania pytań. Panie prezesie, oddaję głos. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Z tymi programami unijnymi to jest tak, że mają coraz ładniejsze nazwy, a coraz mniej pieniędzy jest, bo zawsze pieniędzy jest najwięcej w gazetach. Dotyczy to zwłaszcza kredytu ekologicznego, o którym mówił tu przed chwilą pan Przemysław Czarny. Zacznijmy może od tego, czy te pieniądze będą, czy nie będą, bo tak się dużo dzieje w polityce. My tu mówimy o funduszach. Natomiast tak, te pieniądze będą, bo z Unią wcześniej czy później trzeba gdzieś się dogadać, bo my zawsze powtarzamy, że najważniejszym programem w Polsce jest w tej chwili Narodowy Program Poszukiwania Pieniędzy po prostu. I jak się skończą wybory, opadną emocje, obojętnie kto wygra, sądzę, że przystąpimy do poważnych działań, które sprawią, że te pieniądze będą uruchomione. Do wyborów chyba nie ma co oczekiwać, patrząc na to, co się dzieje. Przykład Węgier wskazuje, że przed wyborami jest dużo pieniędzy i na wszystko wystarcza, a po wyborach bywa trochę inaczej. No Węgrzy już w maju przyjęli pakiet ustaw dotyczących przywrócenia niezależności wymiarowi sprawiedliwości. Teraz Węgry są ćwiczone, bo mają dużo za uszami, jeżeli chodzi o korupcję. Problem tylko polega na tym, te pieniądze przyjdą, że będziemy mieli mało czasu na ich wykorzystanie. Bo my tak naprawdę mamy 2 lata w plecy po prostu już i na pewno w przypadku niektórych programów, zwłaszcza infrastrukturalnych, no będziemy budować przysłowiowe samoloty na pasie startowym, bo są przecież terminy na wydatkowanie tych pieniędzy. A w inwestycjach, zwłaszcza takich związanych z infrastrukturą, proces przygotowania inwestycji, realizacja, rozliczenie, to wszystko trwa. Póki co rząd podjął 2 dobre decyzje odnośnie KPO. Po pierwsze
w ostatnim możliwym dniu, a więc 31 marca, wystąpił o całą pulę przysługujących nam pożyczek z KPO, bo dotychczas mówiliśmy tylko, że bierzemy tam 11 miliardów euro, a w ostatnim możliwym dniu, czyli 31 marca wystąpiliśmy do Unii, że jednak chcemy całą pulę przysługujących nam pożyczek, czyli 34 miliardy euro. To jest dobra decyzja, dlatego że my coraz drożej pożyczamy pieniądze na od instytucji finansowych. Polskie obligacje są oprocentowane na 10-letnie na około 6%. Wyżej są oprocentowane węgierskie i rumuńskie. Nawet bułgarskie są oprocentowane na poziomie 4%. A pożyczka unijna jest oprocentowana na poziomie niewiele ponad 2%, więc to jest dobra decyzja. Druga dobra decyzja, którą podjął rząd, dotyczy uruchamiania naboru w ramach KPO ze środków krajowych, ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju. Te nabory są uruchamiane w nadziei, że jak się dogadamy z Unią, a na pewno się dogadamy, to Unia nam to zrefinansuje. No i tu mamy przykład naboru w ramach Krajowego Planu Odbudowy na przetwórstwo rolno-spożywcze, który miał miejsce w ubiegłym roku, w październiku i w listopadzie. Zresztą KPO jest bardzo ważne dla sektora rolno-spożywczego, bo tam jest stosunkowo dużo pieniędzy dla sektora rolno-spożywczego. Tam jest 1,2 miliarda złotych na przetwórstwo, centra dystrybucyjne. Niestety, jeżeli chodzi o nową perspektywę finansową, bo państwo się orientują, że mamy dwa budżety. Ten budżet covidowy, czyli Krajowy Plan Odbudowy i ten normalny budżet, czyli normalną perspektywę finansową, żeby tak, jeżeli tak można to określić, czyli tą perspektywę teraz 2021-2027. Tutaj też niestety ta perspektywa też jest objęta tak zwaną klauzulą praworządności, ale nie ma przynajmniej tych kamieni milowych, bo wiadomo, że KPO to jest nie tylko program dotacyjny, ale to jest taki program też leczenia pacjenta, żeby był bardziej zdrowy, bardziej, no nie wiem, samorządny, bardziej odporny na kryzysy. Dlatego tam mamy zapisanych 48 kamieni milowych do zrealizowania. Nawiasem mówiąc, jeszcze nie dostaliśmy pieniędzy z KPO, a już niektóre z tych kamieni milowych trzeba renegocjować, gdyż tam zapisaliśmy sobie trochę nierealne terminy i nierealne zadania. Ale można to robić, można to robić. Przechodząc do gospodarki energetycznej, no, warto przypomnieć to znane powiedzenie, że bez energii ani gospodarka, ani człowiek funkcjonować nie będzie. I nad gospodarką energetyczną warto się pochylić tak naprawdę. Ja zacznę od tego słynnego pakietu klimatycznego Unii Europejskiej. To słynne Fit for 55 to nie jest niestety żart. To nie jest niestety żart. My to jakoś tak lekko sobie to traktujemy, ale to nas dopadnie po prostu. To będzie nas bardzo dużo kosztować. Im wcześniej się za to zabierzemy, tym lepiej. Tego pakietu niestety nie można było zawetować, bo on został przyjęty zwykłą większością głosów. A Polska pozostaje w absolutnej mniejszości w Unii, jeżeli chodzi o jakieś tam obstrukcję klimatyczną. My nie mamy sojuszników tak naprawdę, a nasza gospodarka jest bardzo mocno emisyjna. Ona jest dwa razy bardziej emisyjna niż niemiecka i 15 razy bardziej emisyjna niż francuska, no bo oni mają elektrownie atomowe we Francji. Nawiasem mówiąc, nasi sąsiedzi, Słowacy czy Węgrzy też nie są naszymi sojusznikami tu w Unii, no bo oni mają również elektrownie atomowe.
Także tego pakietu niestety nie można było zawetować. I te cele klimatyczne Unii, które są bardzo restrykcyjne i dla nas bardzo będą trudne do spełnienia, czyli ograniczenie emisji do roku 2030 o 55% w porównaniu z rokiem 90 i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, to są cele, które niełatwo nam będzie zrealizować. Niestety musimy to zrobić, dlatego że nie mamy alternatywy. Nie mamy alternatywy. Polskie oddziały zagranicznych firm już w tej chwili otrzymują polecenia obniżenia tak zwanego śladu węglowego w swoich produktach. Nawet teoretycznie zakładając, żebyśmy wystąpili z Unii, co jest oczywiście nierealne w naszej sytuacji i niepożądane i niemądre, to i tak musielibyśmy po prostu się dostosować do celów klimatycznych. Wielka Brytania wystąpiła z Unii i realizuje zalecenia klimatyczne Unii Europejskiej szybciej niż sama Unia. Dlatego, że jeżeli by tego nie robiła, to eksportując towary do Unii musiałaby płacić cło. Tak samo my byśmy musieli płacić to cło. A warto tutaj dodać, że 75% towarów w tej chwili, 75% naszego eksportu to jest eksport do krajów Unii, w tym około 30% do Niemiec. I nasza gospodarka zresztą w wielu branżach pracuje jako podwykonawca gospodarki unijnej, zwłaszcza niemieckiej. Dlatego ta presja na obniżenie śladu węglowego będzie coraz większa po prostu. Oczywiście, że jest tutaj taki wątek optymistyczny, skąd będą te pieniądze. No, dużo pieniędzy w systemie pojawi się z tytułu handlu. To też taki slogan. Handel uprawnieniami do emisji, bo wiadomo, że to jest taki mechanizm, że ci, co trują, to płacą. Te pieniądze wpływają do budżetu państwa i państwo powinno je refinansować w sieci energetyczne, w instalacje OZE, kogenerację i tak dalej. Czyli gospodarkę, która obniża poziom emisji. Niestety nie są to znaczone pieniądze i one na coś się przydają po prostu. Natomiast tylko część tych pieniędzy idzie rzeczywiście na cele klimatyczne. Natomiast w tej chwili od nowego roku następuje tak naprawdę uszczelnienie tego systemu. I całość pieniędzy z tytułu kosztów uprawnień do emisji CO2, a to są ogromne miliardy złotych, będzie musiała być refinansowana, będzie musiała być przeznaczana na cele klimatyczne. Ja nie wiem, czy to prawda, ale ja wyczytałem w jednej gazet, tego nie sprawdziłem, że na przykład słynny Bełchatów zapłacił w ubiegłym roku 12 miliardów złotych z tytułu kosztów uprawnień do emisji CO2. Bo wiadomo, że wszystkie w ogóle instalacje powyżej 20 MW są objęte handlem emisjami, a w kolejnych latach handlem emisjami zostaną objęte kolejne branże. Budownictwo, transport i tak dalej. Więc tych pieniędzy w systemie będzie dużo i trzeba będzie je przeznaczać na gospodarkę energetyczną. Ale proszę się nad tym tak zwanym śladem węglowym pochylić po prostu, zwłaszcza w tych firmach, które są związane z rynkami zagranicznymi, które chcą eksportować swoje towary. Bo naprawdę 75% towarów naszych idzie do Unii, a Unia będzie chciała w szybkim tempie, zresztą wynika to z pakietu klimatycznego, obniżać koszty uprawnień do emisji CO2. Będzie chciała obniżać, przepraszam, ten ślad węglowy.
Teraz tak, z czego to finansować w ogóle, tę gospodarkę energetyczną? Oczywiście w sektorze rolno-spożywczym najłatwiej finansować z tych programów, które są przeznaczone na klasyczne inwestycje. Bo tutaj, jeżeli potraktujemy to, co już mówił pan Dominik Tukocon, te instalacje, czy to OZE, czy kogeneracje, jako instalacje, jako infrastrukturę techniczną związaną z funkcjonowaniem zakładu, to one są dotowane na takim samym poziomie jak wszystkie inne inwestycje. Jeszcze raz warto podkreślić, że tu jest tylko jeden warunek, że jeżeli budujemy jakąś instalację fotowoltaiczną, jakąś biogazownię, instalujemy kogenerację, to ta instalacja, żeby otrzymała 50% dotacji, nie może wyprodukować w ciągu roku więcej energii niż zużyje zakład w bilansie rocznym. W bilansie rocznym. Może nadwyżki wprowadzać i pobierać oczywiście z sieci, ale w bilansie rocznym nie może wyprodukować więcej niż zużyje w ciągu roku. Oczywiście kredyt ekologiczny, tutaj już dużo mówiliśmy o kredycie ekologicznym, to ja nie będę po prostu tutaj już niczego dodawał. Jest taki też program w tej chwili dobry, Energia dla Wsi. Tam są 65% dotacje na biogazownie. To bardzo dobry program, bardzo dobry program. Zresztą tam jest pełne finansowanie, 65% dotacji i 35% pożyczki. Zresztą biogazownie w Polsce ruszyły w ogóle. Ruszą też biometanownie, bo na razie mówimy o biometanie, a nie mamy w Polsce ani jednej jeszcze biometanowni. Ale wokół biogazu i biometanu jest też zgoda polityczna, co jest bardzo ważne. Tutaj wszyscy są za, wszyscy są za. Już nie będę wymieniał, kto jest za, ale należałoby sobie życzyć, żeby... Skoro mamy te 5 minut swoich historii, to żeby w każdej sprawie była taka zgoda jak w temacie biogazu i biometanu. Oczywiście będzie też spora pula pieniędzy w tym programie Feniks. Te nazwy są coraz ładniejsze rzeczywiście. To jest taki program na infrastrukturę i środowisko na lata 2021-2027 i tam są w ogóle też bardzo, bardzo znaczne pieniądze na gospodarkę energetyczną. Biogaz, biometan, geotermię, fotowoltaikę, choć fotowoltaika i wiatr najprawdopodobniej będzie musiała się zadowolić tak zwanymi instrumentami zwrotnymi po prostu, czyli pożyczkami. Na zakończenie dwa zdania o kogeneracji i o gazie, bo wiele firm się przestraszyło i słusznie cen gazu w ubiegłym roku, bo tu te ceny wzrosły do takich no, nieracjonalnych poziomów. Natomiast w tej chwili ceny spadły już do poziomu ceny gazu, do poziomu niższego niż niż ceny przed wojną na Ukrainie. To warto podkreślić. Ponadto magazyny w Europie gazu są pełne. Jest wiosna, już 93% powierzchni magazynów zostało wypełnionych. W Ameryce gaz jest 5 razy tańszy niż w Europie. Ameryka ma podaż LNG. Jest jeszcze Katar przecież. W związku z tym w najbliższym czasie nie należy oczekiwać, że te ceny wzrosną. One są na bardzo niskim poziomie. Jednocześnie ceny instalacji kogeneracyjnych, one tak naprawdę niewiele wzrosły albo są na tym samym poziomie, co przed tą awanturą w ogóle, którą wywołał Putin. Natomiast ceny energii są o wiele wyższe, bo o ile w roku 2021 my jak liczyliśmy opłacalność kogeneracji, to
to uwzględnialiśmy cenę na poziomie 400 zł za megawattogodzinę. Natomiast dzisiaj ta średnia cena energii, ona na pewno, licząc te wszystkie inne opłaty dystrybucyjne, ona nie jest niższa niż 1000 zł za megawattogodzinę. I jak Państwo popatrzą na te liczby, choć to liczby są ulotne, ale tam coś zostanie w tej prezentacji, to tak naprawdę tu warto zaznaczyć, że taka instalacja, to ona da uniknięte koszty gdzieś na poziomie 3 milionów złotych rocznie, czyli tyle, ile kosztuje ta instalacja, taka prosta instalacja bez modułów na chłód i parę technologiczną. Oczywiście, że tutaj do tej analizy przyjęliśmy takie założenia, że ta instalacja 1 megawatowa będzie pracowała 6 tysięcy godzin rocznie, a rok ma 8760 godzin. Natomiast oczywiście, że jak ona będzie pracowała, nie wiem, 2000 godzin, no to wówczas ten okres zwrotu nie będzie roczny, tylko będzie dwuletni. Jeżeli się popatrzy na to opłacalność w tej chwili kogeneracji, proszę spojrzeć na to, to aż trudno uwierzyć, że to jest realne. Ale proszę policzyć, no każdy ma w domu telefon, kalkulator, proszę policzyć w ogóle u siebie, wziąć takie parametry pod uwagę, jak cenę energii, jaką Państwo w tej chwili płacą. Koszt gazu w tej chwili jest po 120 zł gaz na giełdzie, ale myśmy tu przyjęli do analizy, że to będzie 300 zł, czyli 3 zł za metr sześcienny. Więc żeby to nie było zbyt, nie wyglądało to wszystko optymistycznie. Jeżeli przyjmiemy takie parametry, że cena gazu to jest 3 zł za metr sześcienny, cena energii 1000 zł za megawattogodzinę, to efekt ekonomiczny rzeczywiście na tej instalacji jednomegowej wychodzi 3,2 miliona złotych rocznie. Ponadto, żeby było jeszcze ciekawiej, to do tego można się starać o tak zwaną premię kogeneracyjną gwarantowaną, czyli dopłatę do każdej jednej megawattogodziny wyprodukowanej w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Ta dopłata do każdej megawattogodziny wynosi w tym roku 181 zł. I na koniec jedna informacja, jeżeli chodzi o kogenerację, no, która nie jest zbyt optymistyczna, ponieważ bardzo długo trzeba czekać na silniki kogeneracyjne, nawet rok i dłużej, ponieważ firmy, które produkowały te silniki, w ostatnich 2 latach przerzuciły się na produkcję aparatów, na agregatów prądotwórczych dla Ukrainy. W związku z tym w tej chwili te terminy się wydłużyły, ale mamy kontakt z taką firmą 2G, która nie jest w ogóle obecna na polskim rynku, a w Europie jest chyba największą firmą od kogeneracji, no, która jest w stanie te silniki dostarczać w ciągu 24 tygodni maksymalnie, bo to jest jedyna firma, która nie poszła za ciosem, nie zaczęła produkować tych silników, tych agregatów prądotwórczych dla Ukrainy. Dziękuję bardzo, przepraszam. Dziękuję, przedłużyłem o minutę. Przepraszam bardzo, dziękuję. Dziękuję panie prezesie za poruszenie tak fundamentalnych kwestii, jak kwestie klimatyczne. Też się pozwolę do nich odnieść. Ja bym też proponował, żeby też w narracji publicznej zmienić to podejście z musimy coś zrobić dla klimatu na wersję, że chcemy coś zrobić dla klimatu. Chcemy coś zrobić dla klimatu, a chociażby po to, żeby
te pokolenia, które będą następne po nas, jeszcze mogły po tej ziemi świeżym powietrzem oddychać. I my jako BNP Paribas, jako grupa cała, bardzo mocno na to nakładzimy nacisk i zależy nam również na tym, żeby jeżeli pojawią się takie pomysły inwestycyjne związane z zrównoważonym prowadzeniem działalności, czy rolniczej, czy przetwórczej w sektorze rolno-spożywczym, to żeby pamiętać również o tym, że chętnie takie działania wspieramy. Teraz, kiedy już wiemy od strony merytorycznej, jak poszczególne programy działają, pora przejść na taki punkt, który mówi, no dobrze, no to jak już chciałbym coś wykonać, jakąś inwestycję, to jak ją sfinansować? I dlatego zapraszam w tej chwili panią Kingę Wąsik z BNP Paribas, która opowie o możliwościach, w jaki sposób można sfinansować przy pomocy kredytu wszelkie te inwestycje, na które później można wnioskować o dotacje. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dostaliście Państwo przez godzinę bardzo dużą dawkę wiedzy na temat możliwych źródeł finansowania dotacyjnego. Zakładam, że aktualnie w Państwa głowach odbywają się analizy Państwa planów inwestycyjnych w kontekście dostępnych programów i kryteriów dostępu w ramach tych działań. I gdzieś przygotowujecie się do tego, żeby aplikować czy w programie Krajowym Planie Odbudowy, czy też w ramach kredytu ekologicznego, czy ścieżki SMART. Ja tutaj z kolegą Tomkiem Krupowiczem ze swojej strony powiemy, jakby, w którym momencie my jako bank możemy Państwu pomóc i co możemy Państwu zaoferować, tak żeby ta droga, najpierw aplikacja, a potem realizacji projektu dotacyjnego była w miarę prostą ścieżką. Zanim przejdę do konkretów, chciałam Państwu pokazać jeden slajd, który mówi dużo o tym, jaką jesteśmy organizacją jako Bank BNP Paribas w Polsce, bo zakładam, że część z Państwa nas nie zna, część na pewno z nami współpracuje. Jesteśmy bankiem uniwersalnym o globalnym zasięgu, co znaczy, że jesteśmy bankiem uniwersalnym. No oczywiście mamy ofertę dla każdego rodzaju klientów, od klientów detalicznych przez firmy mikro, małe, średnie, aż po duże firmy korporacyjne, międzynarodowe. I to jest jakby dosyć standardowym podejściem w naszym sektorze bankowym. Natomiast to, co nas szczególnie wyróżnia, to jest nasza wiodąca pozycja w segmencie food and agro. Jesteśmy kluczowym partnerem dla rolników i przetwórców rolno-spożywczych i to nas poniekąd łączy z naszym partnerem, firmą Euromas, która też tutaj ma dużą specjalizację. I dlatego dzisiaj wspólnie staramy się Państwu powiedzieć, jakie są możliwości rozwoju tego sektora i co my, co firma Euromas może zrobić dla Państwa i co my jako bank możemy zaoferować, aby wspólnie się rozwijać, bo my jakby też jesteśmy organizacją, która nie stoi w miejscu. Dużo się mówi o zrównoważonych finansach, dużo się mówi o działalności operacyjnej i wpływie na środowisko naturalne. Jesteśmy na to bardzo uwrażliwieni, my jako organizacja i jakby jesteśmy po to, żeby wspierać Państwa w tym rozwoju. Jak słyszymy, jeśli chodzi o właśnie gospodarkę niskoemisyjną i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, jest bardzo dużo programów, ciekawych rozwiązań, z których warto korzystać. Dlaczego warto rozmawiać z nami, czyli z bankiem BNP Paribas, jeśli chodzi o realizację projektów dotacyjnych i nie tylko. Jakby przede wszystkim posiadamy kompleksową ofertę opartą o wsparcie publiczne i ja tutaj nie mówię tylko o finansowaniu projektu, państwa projektu, który państwo realizujecie w ramach KPO, czy w ramach PROW-u, czy w ramach innych programów wspierających. Natomiast mówię o tym, że jako bank staramy się, a właściwie mogę powiedzieć, że posiadamy wszystkie narzędzia, które są dostępne na rynku, a które są dla Państwa pewnego rodzaju wsparciem. Mówię tu zarówno o kredytach, które są dla Państwa o niskim koszcie, bo to są kredyty z dopłatą do odsetek, szczególnie na bazie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czyli tzw. kredytach preferencyjnych, czy innych instrumentach wdrażanych chociażby na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie też, czy to po stronie inwestycyjnej, czy po stronie finansowania obrotowego, mamy rozwiązania, które
powodują, że ten koszt finansowania, zwłaszcza w dobie dzisiejszych stóp procentowych, jest dla państwa niski. Więc zachęcamy do tego, żeby rozmawiać z naszymi doradcami i pytać o możliwości, bo jakby ta paleta jest naprawdę bardzo szeroka, od finansowania obrotowego po finansowanie inwestycyjne. Tak jak mówię, również z dopłatą do odsetek. Więc szczególnie zachęcam. Wychodzimy też poza jakby tutaj współpracę krajową. Mamy rozwiązania, które są wdrażane na podstawie umów zawartych chociażby z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, więc jakby naszą rolą jest szukanie wszelkich możliwych źródeł wsparcia publicznego dla państwa. Wiemy, że to jest dla państwa ważne, więc staramy się być partnerem w tym rozwoju i wdrażamy rozwiązania, które są korzystne dla państwa. Mamy tu jako bank ponad 20-letnie doświadczenie, jeśli chodzi o wdrażanie instrumentów opartych o środki publiczne. Czyli jeśli chodzi o dotacje, to działamy tak naprawdę od czasów funduszy przedakcesyjnych, czyli od SAPARD-u, od funduszy FARE. I to jest o tyle ważne, że jeśli mówimy o instrumentach, gdzie my jako bank partycypujemy jakby w akceptacji warunków brzegowych, myślę tutaj chociażby o kredycie ekologicznym, czy myślę o kredytach preferencyjnych, czy myślę o gwarancjach portfelowych z Banku Gospodarstwa Krajowego, to ważne jest to, żebyście państwo byli właściwie poprowadzeni przez doradcę i przez ekspertów jego wspierających, ponieważ jedno to jest moment jakby akceptacji warunków na etapie udzielenia kredytu, ale drugie ważne jest to, żebyście państwo utrzymali tą pomoc otrzymaną w okresie tak zwanym posprzedażowym, w okresie trwania kredytu. Więc warto rozmawiać z instytucjami, które mają tutaj duże doświadczenie i wiedzę i ekspertów w tym zakresie. Z racji naszego dużego doświadczenia i z racji naszego jakby eksperckiego podejścia, tak naprawdę mocno analizujemy wymogi instytucji przyznających dotacje i dosyć elastycznie reagujemy na te wymogi. Przykładem jest chociażby promesa na 100% kosztów kwalifikowanych, która jest wymagana w niektórych przypadkach przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie takie struktury również mamy, takie promesy po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej wystawiamy. I to jest akceptowalne jakby z punktu widzenia naszego ryzyka, ale przede wszystkim spełnia oczekiwania agencji, a państwu daje pozytywną ocenę na etapie weryfikacji ekonomiczno-finansowej. Z racji tego, że się całkiem dobrze poruszamy w tematyce wsparcia publicznego, potrafimy też łączyć różne programy pomocowe. I tutaj chociażby program rozwoju obszarów wiejskich i gwarancje z Funduszu Gwarancji Rolnej. Takie rzeczy robimy i tak jak mówię, szyjemy dla państwa optymalne rozwiązania. Naszą przewagą jest też grupa ludzi, którzy na co dzień wspierają naszych doradców w rozmowach z państwem. I tu mam na myśli szczególnie ekspertów agro, którzy znają dobrze rynek rolno-spożywczy, z którymi macie państwo szansę się spotykać lokalnie. Oraz ekspertów do spraw transformacji energetycznej, bo tak jak już tutaj wybrzmiało kilkakrotnie, jest to bardzo ważna tematyka i jako bank mocno stawiamy na ten zakres i na wsparcie państwa w tym temacie. O tym jeszcze więcej będzie mówił Tomek. Jeśli już mowa o konkretnych tak naprawdę narzędziach, gdzie my jako bank jesteśmy potrzebni w państwa drodze o dotacje, to na tym etapie, kiedy jutro startuje nabór w ramach Krajowego Planu Odbudowy, tu już pan Dominik o tym wspominał, mierzymy się z tym, że musimy jako beneficjent, państwo jako beneficjent, uwiarygodnić się jako instytucja, która posiada środki na realizację przedsięwzięcia. Akurat jeśli mówimy o Krajowym Planie Odbudowy, mogą to być środki własne, jeśli państwo posiadacie, to jest wystarczające. Natomiast jeśli chcecie się wesprzeć finansowaniem zewnętrznym, to na etapie aplikacji musicie przedstawić promesę bankową. Ta promesa, akurat jeśli chodzi o Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, są sytuacje, kiedy wymagana jest promesa po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej i do wystawienia takiej dążymy tak naprawdę, żeby państwo mieli wiążącą decyzję o finansowaniu danego projektu, danej inwestycji. Natomiast
Mamy doświadczenia takie, że państwo, zwłaszcza kiedy te programy pojawiają się tak jakby niespodziewanie i tutaj poniekąd jest to sytuacja Krajowego Planu Odbudowy, kiedy oficjalny komunikat o naborze pojawił się miesiąc temu, a jutro startuje nabór i jest on tylko, trwa tylko jeden miesiąc. Bardzo często jesteście państwo nieprzygotowani z dokumentacją, z całym projektem, żeby przejść proces pełnej oceny dokumentacji w banku. Dlatego mamy pewne rozwiązania, które są akceptowane z punktu widzenia Agencji Restrukturyzacji. Tutaj zachęcamy do rozmów. W zależności od państwa sytuacji i potrzeb jesteśmy w stanie pomóc, tak jak mówię, w procesie aplikacji w zakresie obowiązku załączenia promesy kredytowej. Oczywiście jako bank nie pomożemy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, czy wniosku o dofinansowanie, czy innych dokumentów niezbędnych w procesie aplikacji. Dlatego tutaj polecamy naszych partnerów, tutaj szczególnie jeśli chodzi o sektor rolno-spożywczy, firmę Euromost, która raz zanalizuje państwa możliwości, państwa potrzeby w kontekście możliwości dostępnych programów, a dwa przygotuje dla państwa dokumentację. Oczywiście rekomendujemy firmy, które rekomendują nasi klienci, tak? Czyli jeśli klienci mają doświadczenia pozytywne, to my takie podmioty rekomendujemy kolejnym klientom i zalecamy tutaj profesjonalne podejście do przygotowania całej dokumentacji aplikacyjnej. Jeśli uda się przejść pozytywnie proces aplikacji, czego oczywiście państwu życzymy, no to zapraszamy do rozmów już o konkretnym finansowaniu danego projektu, tak? I finansowanie jest czymś oczywistym, że państwo szukacie go w banku, natomiast musicie też mieć świadomość tego, że w zależności od tego, jaki montaż finansowy zaplanujecie, tak może być taka sytuacja, że poza kredytem będziecie potrzebowali gwarancji bankowej. To już o tym pan Dominik też wspominał. W zależności od tego, jaka jest historia, jak długo działa podmiot na rynku i o jaką kwotę zaliczki wnioskuje, może być sytuacja taka, że wystarczy dla Agencji Restrukturyzacji zabezpieczenie zaliczki, czyli takiej płatności wyprzedzającej wyłącznie na wekslu. Natomiast może być sytuacja, że ta zaliczka nie będzie wypłacona, dopóki nie przedstawicie w Agencji Restrukturyzacji gwarancji bankowej. To jest gwarancja, która musi odpowiadać kwocie zaliczki. Dla podmiotów, które działają na rynku krócej niż 2 lata, to jest jakby obligatoryjne zabezpieczenie zaliczki. Dla podmiotów, które działają krócej niż 3 lata, powyżej 1 miliona zaliczka musi być zabezpieczona gwarancją. Dla podmiotów działających dłużej ta kwota jest zwiększona, jest do 3 milionów można zabezpieczyć zaliczkę na wekslu, powyżej 3 milionów wchodzimy w obowiązek dostarczania gwarancji bankowej. Więc tutaj zalecam dosyć subtelne podejście do planowania tego montażu finansowego, do planowania źródeł finansowania inwestycji i zachęcamy do rozmów na wczesnym etapie z bankiem, tak, żebyśmy byli w stanie przygotować takie narzędzia, takie instrumenty, które są dla państwa, które odpowiadają na państwa potrzeby, na potrzeby państwa projektu, na potrzeby państwa montażu finansowego. Oczywiście, jeśli mówimy o zaliczce, czyli tym takim dotacji wypłaconej z góry, której środki angażujecie państwo w zapłatę faktury, które pojawiają się w ramach realizowanego projektu, no to musicie państwo na ten cel mieć dedykowany rachunek i my też mamy takie rozwiązania, które spełniają oczekiwania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Więc zapraszamy do rozmów. Jeśli chodzi o promesę kredytową, tak jak mówię, są programy, w których nie jest ona obligatoryjna, wystarczy wykaz, wyciąg z rachunku, na którym przedstawicie państwo posiadane własne środki. Natomiast są programy i o tym zaraz jeszcze powie więcej Tomek, gdzie ta promesa kredytowa jest obligatoryjna. O tym też już mówił pan Przemysław, że w przypadku kredytu ekologicznego projekt musi być finansowany kredytem bankowym. Jest to wymóg formalny. Musicie państwo posiadać zdolność kredytową do realizacji tego przedsięwzięcia, a promesa kredytowa jest obligatoryjnym załącznikiem na etapie
aplikacji. Więc z mojej strony to tyle. Ja dziękuję bardzo za uwagę i przekazuję głos Tomkowi, który powie parę słów na temat kredytu ekologicznego i innych rozwiązań związanych z transformacją energetyczną. Dziękuję. Dziękuję, Kinga, za wprowadzenie w tajniki bankowości, jak dobrze sfinansować inwestycje w ramach tych programów, o których rozmawialiśmy do tej pory, dotyczące sektora rolno-spożywczego. Na pewno bardzo ważną kwestią jest to, żeby w miarę możliwości pracować intelektualnie równo, czyli z jednej strony wniosek i aplikacja na program, z drugiej strony zastanowienie się, jak firma, my to sfinansujemy. No oczywiście nie będą padały podczas naszych prezentacji bankowych kwestie konkretnych oprocentowań, bo to jest temat absolutnie indywidualny, więc każdego zapraszamy do rozmów i tu będziemy wypracowywać optymalne rozwiązanie przede wszystkim dla Państwa. I kolejne przedstawienie. Tomek Krupowicz, też również przedstawiciel banku BNP Paribas, opowie o w jaki sposób mądrze dokonać inwestycji, sfinansować inwestycji związane z kredytem ekologicznym. Tomek, zapraszam. Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym właśnie przedstawić Państwu kredyt ekologiczny od strony takiej troszeczkę technicznej, powiedzieć, co jest ważne z punktu widzenia przedsiębiorcy właśnie w tym produkcie i w czym my jako bank BNP Paribas możemy Państwu pomóc. Może najpierw przedstawię schemat ubiegania się o finansowanie, żeby uzyskać wsparcie publiczne w postaci premii ekologicznej, trzeba najpierw wykonać audyt energetyczny w przedsiębiorstwie, sprawdzić, co podlegać powinno modernizacji energetycznej, co powinniśmy zmienić, aby uzyskać efekt oszczędności 30% energii pierwotnej. Taki audyt jest podstawą dla nas do wnioskowania właśnie o udział w programie kredyt ekologiczny. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tym produktem, nasz bank jako jedyny na rynku posiada zespół ekspertów do spraw transformacji energetycznej, którzy właśnie są w stanie Państwu w pewnych kwestiach doradzić, dopomóc, tak aby przygotowywanie audytu, które już odbywa się przez firmy audytorskie, przez specjalistów z tej branży, aby już było ukierunkowane w sposób właściwy i żebyście Państwo byli do tego merytorycznie przygotowani. Tak więc nasz bank w tym obszarze ma tutaj bardzo silne kompetencje. Jeżeli kredyt ekologiczny jest produktem dla Was, no to zdecydowanie zachęcam do kontaktu właśnie z naszym bankiem. Więc zaczynając od audytu energetycznego, gdy już go posiadamy, należy zwrócić się do banku o wydanie promesy właśnie ekologicznej. Po wydaniu takiej promesy dopiero możecie Państwo złożyć w BGK wniosek o premię ekologiczną. Na podstawie Waszej dokumentacji BGK oceni Wasz projekt. To jest bardzo ważna kwestia, którą za chwilę jeszcze poruszę. Oceni ten projekt i jeżeli zakwalifikujecie się do konkursu, otrzymacie promesę z BGK-u, która będzie właśnie zapewniała Was o przyznaniu dopłaty, dotacji, premii ekologicznej. Na podstawie promesy z BGK-u podpisujemy z Państwem umowę kredytową, następnie BGK podpisuje z Państwem umowę o dofinansowanie. No i zaczynacie Państwo realizację projektu. Wnosicie wkład własny, jeżeli macie założenia, że przez jakiś czas będziecie realizować inwestycje z własnych środków, to wnosicie wkład własny, uruchamiacie kredyt i realizujecie projekt. Realizując ten projekt, spełniacie przyjęte kryteria i założenia dla tego programu, dla wniosku i następnie, jeżeli realizujecie
realizujecie ten projekt i należy wam się ta premia ekologiczna. BGK wypłaca ją na spłatę właśnie kredytu bankowego, na spłatę salda kapitałowego tego kredytu. Środki nie trafiają na wasz rachunek jakby do obsługi bieżących płatności, tylko są skierowane właśnie na rachunek przeznaczony do spłaty kredytu ekologicznego. Tak wygląda procedura ubiegania się o kredyt ekologiczny. Teraz slajd, który Państwu prezentuję, odnosi się do inwestycji, które mogą poprawić efektywność energetyczną w Waszych przedsiębiorstwach. Są to na przykład instalacje, izolacje instalacji przemysłowych, są to termomodernizacje budynków, wymiana urządzeń, maszyn w przedsiębiorstwach, magazynowania energii, czy też przedsięwzięcia w zakresie ograniczenia strat sieciowych. Jest szereg tak naprawdę inwestycji, które możecie przeprowadzić, aby podnieść efektywność energetyczną waszych przedsiębiorstw. Jak na to należy patrzeć? To tak naprawdę nie jest, te inwestycje nie są jakimś wydaniem pieniędzy, jakimś kosztem ponoszonym niepotrzebnie, dlatego że i tak cały rynek idzie w tę stronę, uregulowania prawne będą wymuszały z czasem na przedsiębiorstwach, które nie są zmodernizowane energetycznie, taką modernizację. Więc tak naprawdę te inwestycje, które Państwo dzisiaj będziecie dokonywali, one tworzą de facto majątek, wartość Państwa firmy. To ma przełożenie jeden do jednego w zasadzie, bo środki zainwestowane w nieruchomości Wasze, w Wasze linie produkcyjne de facto tworzą wartość właśnie Waszej firmy. Z drugiej strony macie możliwość skorzystania z pomocy publicznej i tworzenie wartości Waszej firmy de facto w zasadzie nawet do 70% może odbywać się w oparciu o środki publiczne. To taka prawda odnośnie kredytu ekologicznego, więc jest to bardzo ciekawe narzędzie. Druga sprawa, dzięki transformacji energetycznej w przedsiębiorstwie stajecie się Państwo dużo bardziej konkurencyjnym podmiotem. Możecie taniej produkować, generować dużo większe oszczędności w procesach produkcyjnych ze względu na przeprowadzoną transformację. Możecie być bardziej konkurencyjni, obniżać cenę swoich produktów lub też wejść na inne rynki, które były do tej pory zbyt konkurencyjne dla Państwa, bo teraz sami staniecie się bardziej konkurencyjni. Tak więc należy w ten sposób spojrzeć na kredyt ekologiczny. Co jeszcze należy powiedzieć? Alokacja 660 milionów złotych. Czy to mało, czy to dużo? Tak naprawdę są to środki przeznaczone na dopłaty, na premie ekologiczne. To oznacza, że jeżeli przyjmiemy założenie, że średnio 50% do projektów będzie dopłat, no to mamy 1 300 000 000 projektów, na taką kwotę 1 300 000 000 projektów w tej edycji konkursu. BGK może zamknąć wcześniej konkurs, jeśli się alokacja, że tak powiem, wyczerpie, ale jeśli się pojawi tych projektów na 200% założonych tych środków, to oznacza, że musiałoby wejść projektów na 2 600 000 000 złotych, żeby BGK wcześniej zamknęło tę edycję konkursu. I proszę pamiętać, że to jest taki początek, to jest pierwszy program tego typu, kredyt ekologiczny. On z nami pozostanie, ponieważ BGK już szykuje kolejne edycje tego konkursu. Już z początkiem roku planowane jest dalsze uczestnictwo w tym programie. Więc proszę na ten program patrzeć bardzo poważnie. Faktycznie ma on wiele do zaoferowania. Teraz tak, kryteria wyboru projektów, slajd, który Państwu właśnie prezentuję, mówi tak naprawdę o sposobie ustalania punktacji na liście rankingowej. Wspomniałem przed chwileczką, że jest to bardzo ważny element, ponieważ
projekty, które mają lepszą punktację, są wyżej na liście rankingowej. Jak ta punktacja jest stworzona? Bierze się pod uwagę, ile faktycznie oszczędności w wykorzystaniu właśnie energii pierwotnej przedsiębiorstwo wykaże w ramach tego projektu i się patrzy na to, konfrontuje się to z nakładami, jakie należy ponieść, aby ten efekt uzyskać. To powoduje właśnie określone miejsce na liście rankingowej. I teraz ważna bardzo rzecz. Tutaj wymagane jest naprawdę dobre zrobienie tego audytu energetycznego, dlatego że proszę zauważyć, że będzie to miało bezpośrednie przełożenie na miejsce właśnie na liście rankingowej. Stąd nasz bank, szczególnie właśnie w kredycie ekologicznym, bardzo dobrze się odnajduje ze względu na właśnie naszą grupę ekspertów do spraw transformacji energetycznej i nasze doświadczenie właśnie w tym obszarze transformacji energetycznej przedsiębiorstw. Więc jest to kluczowe, aby mądrze podejść do inwestycji, dobrze wykonać taki audyt, dobrze go zlecić, aby właśnie jak najwyższą punktację w rankingach uzyskać. Jeszcze taka inna bardzo istotna rzecz związana z audytem. Wskaźniki, które deklarujemy, te oszczędnościowe, muszą być zachowane przez okres, tak zwany okres trwałości projektu. Dla przedsiębiorstw sektora MŚP jest to okres 3-letni, dla small mid-capów i mid-capów jest to okres 5-letni. W tym okresie te wskaźniki muszą być zachowane. Jeżeli źle zostanie sporządzony audyt, źle państwo podejdziecie do projektu, przeszacujecie, przestrzelicie pewne założenia i parametry, to na przestrzeni kolejnych 3 lat okresu trwałości to wyjdzie. Jeżeli będzie kontrola, no to będziecie mieli pewien problem i będą konieczne redukcje w dopłatach, które w tych premiach, które uzyskacie. Więc od początku dobrze przygotowany audyt, dobrze zdiagnozowane faktyczne potrzeby w państwa przedsiębiorstwie są kluczowe dla spokoju na przestrzeni okresu trwałości projektu. Otrzymać dotację to jedno, ale druga sprawa, mieć, że tak powiem, święty spokój w okresie trwałości projektu. To jest charakterystyka wszystkich programów unijnych ze wsparciem publicznym, że jest jakiś okres trwałości wymagany i te wszystkie parametry trzeba po prostu w tym okresie zachowywać. Co jest jeszcze ważne? No właśnie, slajd prezentuje taką informację, w której jest mowa o tym, że jeżeli audyt zostanie podważony jako niewiarygodny ze względu na to, że zostanie źle przygotowany, źle oszacowane koszty w nim zostaną w sposób taki, który nie będzie możliwy do skorygowania, po prostu będzie miał błędne założenia, duże przeszacowania, to cały projekt zostanie odrzucony. Więc jeżeli od początku się źle zacznie, niewłaściwie się zacznie, to jest bardzo duże ryzyko, że cały projekt zostanie po prostu odrzucony. Jeżeli chodzi o same audyty energetyczne, to nasz bank jako jedyny na rynku jeszcze realizuje program Elena. Jest to program wspierający właśnie wykonywanie audytów energetycznych. Tak jak powiedziałem, mamy grupę ekspertów, którzy doradzają przedsiębiorstwom w diagnozowaniu potrzeb audytorskich, ale też współpracujemy z firmami audytorskimi i w ramach programu Elena na przykład mamy możliwość współfinansowania właśnie w ramach tego programu wykonania audytów dla części takiej jak dla części przedsiębiorstw, takiej części jak części budynkowe na przykład, gdzie trzeba termomodernizację jakieś przeprowadzić, to tam jest możliwość współfinansowania ze środków publicznych właśnie samego audytu. Nie jest to zawsze i wszędzie dostępne, tak jest to pewna opcja. Zawsze trzeba ustalać możliwość skorzystania z programu Elena właśnie z ekspertami do spraw transformacji energetycznej. Niemniej jednak program Elena to jest po prostu konkretne finansowanie do 90% kosztów audytu. Jeżeli państwo się zakwalifikujecie, ok, możecie z tego skorzystać, ale jeśli programem Elena nie będzie waszego przedsięwzięcia można objąć, to pamiętajcie, że i tak doradztwem, naszą pomocą właśnie naszych ekspertów na tę pomoc możecie standardowo liczyć, bo
taką mamy politykę w naszym banku właśnie, aby bardzo silnie przedsiębiorców wspierać właśnie w transformacji energetycznej. To jest właśnie slajd prezentujący nasz zespół ekspertów, który obsługuje praktycznie cały kraj, więc jeżeli będą jakiekolwiek pytania, potrzeby właśnie takie konsultacyjne, już techniczne, aby przygotować wniosek o dofinansowanie, no trzeba mieć audyt. Te dane muszą być ze sobą silnie skorelowane i dobrze przygotowane, więc już na etapie zastanawiania się, jak to, jak firmę przygotować do tego programu, należy się tak naprawdę skontaktować z naszymi ekspertami celem uzyskania od nich takich fachowych porad. Tak więc tak wygląda nasza grupa, nasz zespół do wsparcia transformacji energetycznej. Ja już Państwu ze swojej strony bardzo dziękuję i przekazuję głos koledze. Dzięki bardzo, Tomek. Wydaje się, że teraz właśnie mamy ten pogląd, który pozwala na sposób racjonalny po Państwa stronie się zastanowić, jak do inwestycji podejść, zarówno tych, o których zaczynaliśmy nasze spotkanie związane z magazynowaniem, jak i te związane z całym projektem Smart czy kredytem ekologicznym. W tej chwili zaczynają się ewidentnie projekty, które wymagają bardzo merytorycznego przygotowania i eksperci, tacy jak wspomniany przez Tomka czy Kingę po stronie banku, to z jednej strony, i eksperci tacy jak reprezentujący Euromost po drugiej stronie, to daje taką możliwość merytorycznego i bezpiecznego, co bardzo ważne, przeprowadzenia inwestycji, i do takiego myślenia zachęcamy. Na chwilę obecną skończyliśmy tą część prezentacyjną. W tej chwili chcielibyśmy podzielić się z Państwem tym, co Państwo, jakimi pytaniami się z nami podzieliliście. Przechodzimy na część czatu. Sytuacja będzie wyglądała w ten sposób, że ja przeczytam te pytania, które się wyświetlają w tej chwili, i wspólnie tutaj z gośćmi będziemy starali się na nie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie. Dzień dobry, zastanawia mnie wariant pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w ramach kredytu ekologicznego. Co de facto jest kosztem kwalifikowanym w tym instrumencie? Tutaj i Tomek, i pan Przemek o tym wspominali, ale myślę, że może jeszcze raz warto, Tomek, od ciebie bym zaczął, wylistować tak esencjonalnie, co jest tym kosztem kwalifikowanym w kredycie energetycznym, później ewentualnie pana Przemysława o uzupełnienie poprosił. Znaczy tak, pytanie akurat dotyczy pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną. Tak wprost z dokumentacji jest tutaj mowa o kosztem kwalifikowanym, jest różnica pomiędzy kosztem referencyjnym inwestycji, a kosztem inwestycji, która będzie przez nas realizowana. Czyli to jest to, co kolega wcześniej wspominał o tym, że przyjmujemy jakąś inwestycję, którą byśmy wykonali, jeśli nie dostalibyśmy, nie uzyskalibyśmy tutaj wsparcia finansowego. I to jest ta różnica, jest kosztem kwalifikowalnym, jeżeli mówimy właśnie o pomocy inwestycyjnej na te środki, tak definiowane to jest w dokumentacji. Natomiast proszę pamiętać o tym, że te same cele, że tak powiem, które chcemy zrealizować, możemy zrealizować łącząc na przykład kilka ze sobą elementów typu termomodernizacja budynku, wymiana maszyny, oraz na przykład montaż instalacji fotowoltaicznej, i to wszystko, jeżeli wspólnie zbierzemy w projekt, no to możemy to zrealizować w ramach pomocy regionalnej inwestycyjnej. I tutaj będzie kosztem kwalifikowalnym już nie żadna różnica kosztów referencyjnych, tylko będzie koszt projektu całościowo, taki jaki on nam wychodzi. Tak więc wszystko zależy od tego, jak właśnie zestawimy ze sobą elementy projektu, tak będziemy mogli się tutaj kierować i tak koszty kwalifikowalne będziemy mogli tworzyć. Dzięki bardzo. Tomek, czy panie Przemysławie jakieś... Jedno zdanie tylko. Ja bym może nie demonizował tych pojęć. Tu regionalna pomoc inwestycyjna to pomoc na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, to pomoc na środki wspierające efektywność. Dla państwa najważniejsze jest przygotowanie dobrego audytu energetycznego, z którego będą wynikały, będzie wynikał zakres inwestycji, a już czy to ujmiemy w ramach pomocy takiej, czy regionalnej, to już będzie zadanie specjalistów, czy ekspertów firmy doradczej, czy audytorów.
Super, bardzo dziękuję. Kolejne dwa pytania traktuję jako jedno. Przeczytam oba, żebyście Państwo również mieli pełen obraz. Czy dotacja jest przeznaczona dla gospodarstw, spółek, które same wytwarzają uprawa winoroślin, winogron i produkują produkty sektora rolno-spożywczego? I drugie pytanie, czy handel hurtowy może dotyczyć produktów z własnej produkcji? Zakładam, że dotyczy to tej kwestii pierwszej, to będzie panie Dominiku, do pana pytanie, czyli tak naprawdę wytwarzam sam, czy mogę również wnioskować o dotację? Poproszę o odpowiedź. No tak jak wcześniej mówiliśmy, tak, ten nabór, który rozpocznie się jutro, jest przeznaczony albo do handlu hurtowego, albo do specyficznych jakby usług, które będą mogły być dotowane, czy też inwestycje mogły być dotowane dotyczące tych działalności. No tutaj mamy ewidentnie działalność produkcyjną. Tak? Działalność produkcyjna jest w ogóle wyłączona jakby z tego obszaru. Dlatego no, nie da się tego zrobić. Tutaj mam jeszcze takie pytanie, w tym pytaniu jest zaszyta jest taka wiadomość, którą często ludzie błędnie się posługują, że przecież my produkujemy, handlujemy hurtowo, produkujemy, sprzedajemy w dużych ilościach. To, że ktoś sprzedaje w dużych ilościach, nie znaczy, że handluje hurtowo. Tak? Jeżeli produkujemy, to mamy produkt i sprzedajemy swoje produkty. Czyli nasza działalność polega na produkcji i sprzedaży naszych produktów. Należy ten handel hurtowy traktować zgodnie z PKD, czyli mamy towary zgodnie tam z ustawą rachunkowości, czyli to, co kupimy od obcych podmiotów i sprzedamy dalej innym podmiotom. Tak? Czyli to jest handel hurtowy. Jeżeli coś wytwarzamy, to zajmujemy się produkcją i sprzedajemy swoje produkty. Okej, dziękuję bardzo. Pojawia się pytanie, kto wylicza i ustala koszt referencyjny? Tutaj pojawiło się parę razy to pojęcie. Czy możemy prosić o wyjaśnienie tego kosztu referencyjnego? Tak, w dokumentacji konkursowej są dostępne kalkulatory i te wartości referencyjne są z góry ustalone w odniesieniu. Inne to są wartości referencyjne dla fotowoltaiki, inne są dla kogeneracji. Także to jest dostępne w dokumentacji konkursowej i to są z góry określone poziomy. Super, dziękuję. Będziemy, ponieważ nie ma ustawionych merytorycznie tych pytań, więc w tej chwili będzie pytanie dotyczące kredytu ekologicznego, bo tak czytam, bo pytanie brzmi, kto przeprowadza audyt energetyczny? On tu się pojawiał wielokrotnie. No właśnie, kto jest odpowiedzialny? Rozumiem, kto powinien go przeprowadzić. To czy to do ciebie audyt? A kto przeprowadza audyt energetyczny? Osoba, która może ten audyt wykonać. Tak naprawdę nie ma wymogów co do konkretnych wskazań, aby to były jakieś podmioty specjalizujące się w danym obszarze audytorskim. Są to osoby, które mają mieć możliwość wykonywania po prostu audytów i robić to dobrze. Więc tutaj takich dokładnych wytycznych, jakichś precyzujących nie ma. Osoby po prostu, które są uprawnieni audytorzy, mogą to realizować. No myślę, że to, co powiedziałeś na samym końcu, że właśnie, że nie byli, że byli to byli osoby uprawnione, więc na pewno są ku temu jakieś dokumenty, które warto przed tym sprawdzić. Kolejne pytanie będzie dotyczyło tego dużego naboru, od którego zaczęliśmy. Witam, wartość dotacji na centra dystrybucyjne. Limit 15 milionów dotyczy jednego beneficjenta rzeczywistego. Jak to się ma do inwestycji w grupie kapitałowej, w której spółki mają jednego właściciela, osoba fizyczna? Czy to oznacza Państwa zdaniem, że każda ze spółek może otrzymać 15 milionów, czy tylko jedna z nich? Panie Dominiku, myślę, że to do Pana takie pytanie standardowe. Tak, to trudne pytanie. Znaczy trudne i nietrudne, tak? Bo jakby przepisy jasno mówią, że pomoc jest przyznawana beneficjentowi, tak? No beneficjentem w tym wypadku będą spółki. Zakładam, że są to spółki prawa handlowego, a nie spółki cywilne. Czyli teoretycznie na każda spółka prawa handlowego ma swój limit osobny. Te 15 milionów jest na każdą spółkę. Oczywiście może, jeżeli się okaże, że te inwestycje będą w jakiś sposób powiązane ze sobą, połączone, będą się przenikały, może tam będą obroty między tymi spółkami, no to oczywiście może budzić wątpliwości wśród
osób oceniających taką aplikację. No i jeżeli dojdą do wniosku, że jest tutaj jakiś sztuczny podział tej inwestycji w celu właśnie uzyskania większej dotacji niż można by było uzyskać, no to pewnie takie aplikacje będą podważane. Okej, czyli tutaj trzeba być dosyć bezpiecznym, a możliwe, że przez naukę do celu, czyli dopiero po tym, jak agencja ustosunkuje się do naszego wniosku. Kolejne pytanie, czy firma może uzyskać dodatkowe punkty, jeśli posiada projekt budowlany, pozwolenie na budowę oraz opracowanie dotyczące oddziaływania na środowisko? No, nie wiem, czy to jest pytanie do KPO. Bo właśnie nie wiadomo, którego programu. Tutaj musimy zastanowić się, czy to jest pytanie do KPO, czy do... Może odpowiedzmy na oba. Na tak? Oba, będzie dobra, bezpiecznie. Dobra. Jeżeli chodzi o KPO, to ja odpowiem. W KPO nie. To nie daje żadnych punktów, nie ma punktacji za poziom przygotowania inwestycji. Także tutaj, czy mamy pozwolenie na budowę, czy nie mamy, nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o punktację. W ekologicznym również nie ma to znaczenia. Wymogi trzeba spełnić określone. Nie, spełnianie określonych wymogów nie jest dodatkowo punktowane. Okej, okay, dzięki bardzo też za tą odpowiedź. Kolejne. Znowu jesteśmy w dotacji na magazynowanie. Pojęcie beneficjenta rzeczywistego dotyczy firmy czy na przykład lokalizacji. Czy możliwe jest, aby jedna spółka otworzyła dwa centra dystrybucyjne w różnych lokalizacjach i na każde z nich otrzymała osobne 15 milionów dotacji? Przepraszam za uśmiech, ale to jest taka próba znalezienia różnych rozwiązań i trochę też a propos tych powiązań. Panie Dominiku, myślę, że to do pana. No, jeden podmiot, jedna pula środków, tak? Jedna pula środków dotacyjnych. Na jedną spółkę możemy otrzymać otrzymać kilka dotacji, ale w sumie razem nie możemy przekroczyć tych 15 milionów. Tak? Czyli możemy sobie wyobrazić sytuację, że mamy jeden podmiot, który składa na przykład dwa wnioski na dwie różne lokalizacje, ale suma dotacji nie może przekroczyć tych 15 milionów. Okej, okay, dzięki. Czyli już coraz bliżej wiemy, co oznacza 15 milionów w kontekście firm powiązanych i w kontekście lokalizacji. No, myślę, Kinga, pytanie będzie do ciebie. Jakie dokumenty muszę dostarczyć do banku, aby uzyskać promesę warunkową? Promesa warunkowa jest w naszej nomenklaturze promesą, która jest... Nie jest promesą wiążącą, tak? Nie jest wydawana na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej, czyli nie jest poprzedzona pełną analizą czy to podmiotu wnioskującego, czy przedsięwzięcia. Więc tak naprawdę zależy nam na tym, żeby zachować spójność tej promesy z dokumentami, które składają państwo w procesie aplikacyjnym, czyli z wnioskiem, gdzie jest mowa o konkretnych kosztach, o konkretnym tytule projektu. Więc optymalnie, jeśli mają państwo wnioskując do nas o promesę warunkową, projekt tego wniosku o dotację, a jeśli nie ma tego wniosku, to chociażby informacje właśnie te kluczowe o tym, jakie są koszty kwalifikowane, jaki jest ich poziom, jaki jest tytuł projektu, czyli wszystko to, co nam jest niezbędne do tego, żeby przygotować dokument, w którym bardzo wstępnie deklarujemy możliwość finansowania państwa przedsięwzięcia. Dziękuję, Kinga. Czy bank pomoże mi przygotować wniosek do BGK o premię ekologiczną? Przynajmniej chyba znam sam odpowiedź, ale to proszę o oficjalne stanowisko. Niestety nie, bank nie może przygotowywać wniosku. To państwo jako beneficjenci przyszli, wnioskujecie do BGK, wskazujecie we wniosku określone parametry inwestycji. My nie możemy wchodzić w ten obszar, no bo ponieważ to państwo później się z tych wnioskowanych parametrów wywiązujecie. Stąd możemy was wspierać informacyjnie przy diagnozowaniu potrzeb firmy, przed realizacją audytu energetycznego, ale już przy samym składaniu wniosku, tego wniosku my jako bank nie przygotowujemy. Dzięki, Tomek. Tak się spodziewałem takiej odpowiedzi. Czy zadanie w ramach kredytu ekologicznego może być rozpoczęte na dzień składania wniosku? Chyba panie Przemku, do pana. Nie, niestety nie. W zasadzie w większości programów inwestycje nie mogą być rozpoczęte wcześniej. W większości programów obowiązuje ten tak zwany efekt zachęty. No, wyjątkiem jest na przykład Krajowy Plan Odbudowy czy programy rybackie. Tam można kwalifikować inwestycje już nawet realizowane od 1 lutego 2020. Natomiast w kredycie ekologicznym nie ma takiej możliwości. Okej. Okay. No,
Oczywiście, dzięki bardzo. Proste pytanie, prosta odpowiedź. Dzięki, panie Przemysławie. Czy premia ekologiczna dotyczy leasingu? To znaczy realizujemy inwestycje w rekuperację, którą finansujemy leasingiem. I czy wówczas jest szansa na premię ekologiczną? Nie wiem, Tomek, czy to ty, bo to jest leasing już wtedy wchodzi w grę. Tak. Czy objęta jest również premia? W kosztach są koszty, w kosztach kwalifikowalnych jest taka pozycja, jak koszty leasingu się pojawiają, ale powiem szczerze, nie do końca jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Trzeba by dokładnie sprawdzić, skonsultować z BGK-iem określoną transakcję, określoną sytuację. Dobra, dobrze, to też bardzo ważne, że są pojawiają pytania, na które możemy od razu nie odpowiedzieć, co też pokazuje, że pytania nie są ustawione, że są jak najbardziej realnie przez Państwa przygotowane. My na wszystkie pytania, a przynajmniej na te, na które nie zostanie odpowiedzi, czy tak jak w tym przypadku wymagałoby konsultacji, postaramy się na stronie, na której była informacja o logowaniu, również te pytania i odpowiedzi przedstawić. Dzień dobry. Na realizację inwestycji jest 18 miesięcy od momentu podpisania umowy. A do kiedy inwestycja musi być zakończona? Konkretna data. Padało tutaj informacja, mam 18 miesięcy i teraz... Generalnie 18 miesięcy od momentu podpisania umowy. To przy założeniu takim, że do końca tego roku, jeżeli by się udało podpisać umowę, to jesteśmy gdzieś w połowie 2025 roku, a inwestycje powinny być zakończone bodajże do końca 2025 roku, tak? Czyli tutaj póki co, jeśli ten harmonogram nie ulegnie jakimś przesunięciu, to jest obowiązujące te 18 miesięcy, tak? Czyli pierwsza data, która wystąpi. Okej, dziękuję. Jeśli nie dostanę promesy do kredytu ekologicznego, to czy będę mógł wnioskować do BGK-u o dofinansowanie bezpośrednio z pominięciem banku? Przyznam się, że nie wiem, dlaczego miałby ktoś nie dostać promesy. Natomiast pytanie, że byłaby taka sytuacja, czyli czy jest możliwość wnioskowania od razu bezpośrednio do BGK-u? Nie pamiętam, czy tam jest wymóg obligatoryjny, czy nie, odpowiedź. Jest wymóg obligatoryjny, załącznik promesa jest załącznikiem do wniosku, więc ja domyślam się, że może chodzić o to, jeżeli ktoś nie będzie miał przykładowo zdolności kredytowej i nie otrzyma tej promesy, chyba taka sytuacja ma miejsce, chyba że ktoś chce sam po prostu z własnych środków finansować, to nie może tak zrobić. Ten kredyt jest ściśle powiązany z bankiem. Chodzi o to, aby bank zweryfikował takiego beneficjenta od strony właśnie finansowej. BGK w ten sposób opiera się na już zaudytowanym ekonomicznie kliencie de facto, tak, po pracy banku. Więc ta promesa jest wymagana, jest niezbędna. Jeżeli się jej nie przedłoży do wniosku, to BGK wezwie do niezwłocznego jej uzupełnienia, jeżeli ktoś w ten sposób da radę wniosek złożyć w ogóle. Okej, dziękuję. Czyli obligiem jest promesa, więc dlatego zachęcamy tutaj do tym, co wspomniała Kinga Wąsik. Nie powinno być problemu z tą promesą. Nie. Dodam, przepraszam, jeszcze tylko jedną rzecz, że jeżeli nawet by ktoś dał radę złożyć taki wniosek i BGK by wezwało, to ta nie może być promesa z datą kolejnego dnia. Beneficjent ma obowiązek posiadać już promesę wnioskując o kredyt, czyli na zasadzie omyłki, że mógł nie dołożyć takiego załącznika, to może być, a nie, że na kolejny dzień po złożeniu wniosku dopiero uzyska taką promesę. Promesę musi mieć wnioskując o premię do BGK-u. Okej. Ze względu na mijający czas, ostatnie pytanie odnośnie, tutaj pan prezes wspomniał o programie Energia dla Wsi. Pojawia się pytanie, czy w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i programu Energia dla Wsi, chodzi o inwestycje biogazownie, można inwestycje realizować na terenach miejskich, miasto na prawach powiatu. Tak, oczywiście można realizować. Ten program nie widzi podziału administracyjnego. Tam są tylko dwa kryteria na wejściu. Po pierwsze, trzeba być płatnikiem podatku rolnego i po drugie,
trzeba dysponować budową zagrodową. Oczywiście w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej trzeba mieć szklarnię albo powiedzmy kurnik. Ja jeszcze tylko jedno zdanie na koniec. Proszę docenić zaangażowanie banków, w którym dzisiaj gościmy, w generalnie w szeroko rozumianą gospodarkę energetyczną. A z inwestycjami to nie jest tak, że się je realizuje tylko wtedy, jak są dotacje, bo inwestycje to się wtedy realizuje, jak widzę, w tym biznes po prostu. Jak się to uda zrobić za 50 groszy, a nie za złotówkę, to jeszcze lepiej. Ale jest wiele inwestycji w gospodarkę energetyczną, które tak naprawdę bardzo ładnie się spinają bez wsparcia dotacyjnego. I tutaj warto skorzystać z produktów, jakie ma bank. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie prezesie. Zbliżamy się do końca naszego webinaru. Chciałbym państwu bardzo serdecznie podziękować za udział. Mam nadzieję, że poukładaliśmy państwu część informacji. A jeżeli namieszaliśmy, to też dobrze, bo to zmusi do jeszcze większego, dogłębniejszego analizy kontaktu z bankiem, czy kontaktu na przykład z taką firmą jak Euromost. Ja jeszcze może na koniec przypomnę, kogo gościliśmy w dniu dzisiejszym na webinarze. Pana Dominika Kocona z firmy Euromost, pana Przemysława Czanka z firmy Euromost, pana prezesa Józefa Kowalczyka, prezesa firmy Euromost, Kinga Fonsik, Tomek z BNP Paribas. Bardzo dziękuję. Maciej Piskorski, BNP Paribas Polska. Zapraszamy do kontaktu z naszymi organizacjami. Życzymy powodzenia w realizacjach inwestycji i zapraszamy do kolejnych takich naszych spotkań. Dziękujemy państwu bardzo.